Trzeba było zrobić rezerwację. Kilka lat temu miałem pracę, przez którą musiałem często podróżować, i praktycznie od poniedziałku do czwartku mieszkałem w hotelowym pokoju. Pracowałem w tej firmie przez mniej więcej 10 lat. Ze względu na to, że zazwyczaj jeździłem na spotkania do tych samych miast, nigdy nie zmieniałem zakwaterowania. Na szczęście, moja firma pokrywała ceny moich noclegów oraz pozostałych wydatków. Nie mieli też problemu z dołączeniem przeze mnie do programów lojalnościowych różnych sieci hoteli, które odwiedzałem. Po pewnym czasie w kilku z nich znano mnie po imieniu, a jeden miał nawet pokój, który nazywano Pokojem Pana Teologa. Z kolei, w innej sieciówce miałem diamentowy status, ponieważ nazbierałem na karcie stałego klienta ponad 750 tysięcy punktów. Gdy tylko do nich dzwoniłem, aby dokonać rezerwacji, przydzielali mi najlepsze apartamenty, jakie tylko mieli. Pewnego poniedziałkowego popołudnia przybyłem do jednego z hoteli z potwierdzeniem w ręce, na wypadek gdybym trafił na kogoś nowego w recepcji. Wszedłem do lobby i zobaczyłem, że przy biurku stało kilku pracowników, którzy ewidentnie próbowali rozwiązać jakiś problem. Wśród nich znajdowała się nawet menadżerka, która tłumaczyła jakiejś parze, że wszystkie pokoje są zajęte. Mężczyzna odpowiedział jej, że jeszcze tego samego dnia do nich dzwonił i powiedziano mu, że są wolne miejsca. W mieście miało się odbyć jakieś duże wydarzenie i przez to wszystkie hotele były przepełnione ludźmi. Ja również o tym wiedziałem, dlatego postanowiłem zaplanować wszystko wcześniej i zrobiłem rezerwację z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Wyglądało na to, że jego towarzyszka została wytrącona z równowagi jeszcze zanim się pojawiłem, bo odkąd tylko wszedłem, słyszałem, jak wykrzykuje wulgaryzmy oraz oskarża obsługę o rasizm. Z kolei facet nieustannie naciskał na rozmowę z kierowniczką, mimo że to właśnie ona przed nimi stała. Mężczyzna także był zdenerwowany, ale mimo wszystko próbował zachować zimną krew i uspokoić swoją wściekłą partnerkę. Stałem tam około piętnastu minut i muszę przyznać, że było to bardzo niezręczne. W końcu małżeństwo się poddało, a kiedy mnie mijali, rzekli: lepiej sobie odpuść, stary, i tak nie ma wolnych miejsc. Podszedłem do biurka, na co menadżerka mnie powitała i oznajmiła, że mój apartament jest już gotowy. Niestety tamta dwójka to usłyszała, i zanim zdążyłem się obejrzeć, kobieta już zdążyła do nas podbiec. Od razu zażądała wyjaśnień, dlaczego ja otrzymam zakwaterowanie a oni zostali odprawieni z kwitkiem. Teraz to ja stałem się obiektem jej gniewu. Starałem się jej wyjaśnić, że mam rezerwację, jednak w ogóle to do niej nie dotarło. Wraz z menadżerką zostaliśmy zwyzywani w każdy możliwy sposób, a także oskarżeni o wiele przestępstw. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, ta wariatka spróbowała mnie z całej siły kopnąć, ale na szczęście udało jej się trafić w walizkę. Jej mąż szybko do nas podbiegł, aby ją uspokoić, a do tego ciągle przepraszał nas za jej zachowanie. Niestety nic to nie dawało, bo kobieta dalej była agresywna. W końcu, po około 10 minutach, przybyła dwójka policjantów. Jakimś cudem udało im się ją okiełznać, a następnie przeszli do spisywania zeznań. Zostałem przez nią oskarżony o kradzież pokoju hotelowego i zażądała mojego aresztowania. Ja zaś powiedziałem coś w stylu. Przyjechałem tutaj w sprawach biznesowych, a oto potwierdzenie mojej rezerwacji, którą zrobiłem dwa miesiące temu. Wręczyłem im kartkę, po czym dodałem: i nie, nie chcę wnosić oskarżeń za napaść. Po wszystkich procedurach funkcjonariusze poinformowali małżeństwo, że muszą natychmiast opuścić budynek, albo będą zmuszeni ich aresztować. Mężczyzna wydawał się trochę wkurzony, ale ostatecznie im przytaknął, lecz jego kompanka. Automatycznie wybuchła. Nie chcę tutaj cytować jej słów, jednak facet kazał jej zamknąć mordę i wyjść. Tymczasem ta dalej domagała się pokoju, bo uważała, że jej się należy. W końcu nie wytrzymała i uderzyła policjanta, co nie skończyło się dla niej dobrze. To, co stało się później, działo się tak szybko, że aż byłem w szoku. Funkcjonariusz ją odwrócił, spiął w kajdanki i wyprowadził do radiowozu. Wszystko zajęło mu łącznie około 45 sekund. Drugi policjant zwrócił się w kierunku mężczyzny, a ten, wystraszony, podniósł ręce do góry i krzyknął. Nie znam jej. Potem przeprosił za jej zachowanie i szybko opuścił recepcję. Gliniarz także zakończył swoją pracę i udał się w kierunku samochodu, w którym siedziała płacząca kobieta. Na szczęście dalszy pobyt minął mi już spokojnie. Rozkapryszona sąsiadka nawrzeszczała na moją siedmioletnią córkę. Moja córka często jeździ wzdłuż ulicy na swojej zwykłej, tradycyjnej hulajnodze, a ja zazwyczaj obserwuję ją z góry przez okno. Dzisiaj jednak miała miejsce bardzo dziwna sytuacja, ponieważ jakaś kobieta wystawiła rękę przed twarz dziewczynki i krzyknęła: Natychmiast przestań! Wracaj do domu i nigdy więcej już się tutaj nie pojawiaj! To, co robisz, to zakłócanie spokoju! Tak jak powiedziałam, nie była to hulajnoga elektryczna. A poza tym dziewczynka przebywała na drodze publicznej. Tak więc, gdy ujrzałam całą tę sytuację z mieszkania, od razu popędziłam na dół, aby dowiedzieć się o co chodzi. Kiedy wyszłam na zewnątrz, zastałam moje płaczące dziecko, które od razu powiedziało mi, co usłyszało od tej baby. Chwilę później poszłam zadzwonić do jej drzwi, jednak ta udawała, że nie ma jej w środku. Nie mogłam zrozumieć, jak dorosła osoba mogła w ten sposób potraktować małą dziewczynkę. Od tego czasu nie wpadłam na nią ani razu, ale moja rodzina poradziła mi, że jeśli kiedykolwiek coś takiego się powtórzy, powinnam zawiadomić policję. Jestem naprawdę zniesmaczona i oburzona jej zachowaniem. Co ona sobie myśli? Że jest właścicielką całej ulicy? Zresztą wcale nie żyliśmy w małym, spokojnym miasteczku, dosłownie obok nas znajdowała się uczelnia. Jakiś czas później napisałam do mojej przyjaciółki, która mieszkała w tym samym budynku, tylko kilka pięter niżej. Zapytałam się jej, czy zna tę kobietę, na co ona odparła, że tak. Okazało się, że również miała z nią do czynienia, ponieważ ta zakazała jej stania przed własnymi drzwiami, a gdy koleżanka się nie posłuchała, zaczęła robić jej zdjęcia. Ostatecznie dziewczyna wkurzyła się na tyle, że kazała jej się odwalić. Moim zdaniem bardzo dobrze zrobiła, bo straszna z niej dziwaczka. Moja żona to prawdziwa twardzielka. Wraz z moją żoną jesteśmy ludźmi starszej daty czyli po prostu jesteśmy starzy. Moja ukochana jest silną, niezależną kobietą, która niczym się nie przejmuje. Muszę przyznać, że przez cały czas ją za to podziwiałem. Zawsze trzymała mnie w ryzach i sprawiała, że stałem się lepszym człowiekiem, dzięki czemu osiągnąłem w życiu sukces. Kobieta jest sarkastyczna, niesamowicie inteligentna, a do tego przeklina jak szewc. Kilka miesięcy temu stwierdziliśmy, że chcemy sobie dogodzić i zarezerwowaliśmy stolik w bardzo eleganckiej restauracji. Mieli tam kierownika sali, sommeliera oraz doskonale przeszkolony personel. Moja żona, mimo że jest po siedemdziesiątce, ma bardzo mało siwych włosów i wygląda na maksymalnie pięćdziesiąt pięć lat. Tego wieczoru miała na sobie piękną białą koronkową bluzkę oraz eleganckie czarne spodnie i baletki. Wyglądała naprawdę świetnie. Kiedy przybyliśmy na miejsce, o dziwo, nie było kolejki, lecz kierownik sali odszedł gdzieś ze swojego podium. Moja żona stanęła dosłownie obok niego, a ja w tym czasie usiadłem na ławkę obok wejścia. W tym momencie do środka weszła kolejna para. Mężczyzna, nie tracąc czasu, podszedł do mojej partnerki i powiedział Mamy rezerwację dla naszej dwójki. Na te słowa żona odparła, że na pewno ktoś z obsługi zaraz do nich podejdzie. Kobieta prychnęła, a facet rzekł: Proszę nas natychmiast usadzić. Moja wybranka próbowała ich uświadomić, że ona też czeka w kolejce, jednak ta informacja do nich nie dotarła, bo znowu usłyszała: Usać nas w tej chwili. Dobrze, proszę za mną, odparła i pokazała, że mają za nią podążać. Poprowadziła ich dookoła pomieszczenia, najpierw obok wejścia do sali, następnie przy głównych drzwiach, a na końcu do ławki w poczekalni, na którą wskazała i burknęła. Siadajcie. Mężczyzna wyglądał, jakby miał zaraz wybuchnąć, więc moja żona dodała: Nie pracuję tutaj, Kretynie. Chciałeś, żebym was usadziła, więc proszę bardzo. W momencie, gdy para coś do niej syczała, pojawił się kierownik sali, któremu podaliśmy nasze nazwisko, a on zaprowadził nas do stolika. Na szczęście obyło się bez kłótni oraz grożenia policją. Zjedliśmy przepyszny posiłek, a drugie małżeństwo siedziało niedaleko nas. Nie mieliśmy już z nimi dalszej interakcji, lecz przez cały wieczór posłali nam kilka morderczych spojrzeń. Zanim jednak stwierdzicie, że moja ukochana przesadziła i mogła im inaczej wytłumaczyć, że tam nie pracuje. Muszę nakreślić, że ona po prostu ma takie poczucie humoru, a do tego nienawidzi idiotów. Uwielbia zadzierać nosa i jest w tym nieziemsko dobra. To jeden z powodów, dla których, mimo że jestem z nią już tyle lat, nadal kocham być przez nią ustawiany na swoim miejscu, kiedy zaczynam zachowywać się jak mizogin. Kretyn zaparkował auto z łodzią na pięciu miejscach dla niepełnosprawnych, więc wezwałem policję. W przeszłości jeździłem w wyścigach samochodami seryjnymi, jednak ze względu na wypadek musiałem zrezygnować. Zanim to się stało, w każdy piątek po zawodach zatrzymywaliśmy się w restauracji która była czynna przez całą dobę. Obok budynku był całkiem spory parking, na którym bez problemu mogliśmy zaparkować zarówno większy, jak i mniejszy samochód. Lokal miał też duże okna, więc niezależnie od tego, gdzie się zatrzymaliśmy, cały czas mieliśmy nasze pojazdy na oku. Pewnego razu wybraliśmy się tam na obiad. Ze względu na liczne operacje kręgosłupa, jestem uznawany za niepełnosprawnego i przysługuje mi specjalna karta parkingowa. Jednakże gdy przybyliśmy na miejsce, okazało się, że na wszystkich pięciu miejscach stoi ogromny samochód z łodzią. Strasznie mnie to zdenerwowało, więc od razu zadzwoniłem po policję. Ledwo złożyliśmy nasze zamówienie, a zaraz przyjechali funkcjonariusze. Sprawca incydentu od razu ich zauważył więc wyszedł do nich na zewnątrz, Co prawda nie słyszeliśmy ich konwersacji. Jednak widzieliśmy, że mężczyzna bardzo żywo gestykulował. Na koniec dostał jakiś kwitek i gliny wróciły do radiowozu. Facet także ponownie wszedł do środka i wyglądał, jakby go miało zaraz rozsadzić ze wściekłości. Od razu skierował się do pracowników, aby upewnić się, czy to oni czasami go nie podkablowali. Zaprzeczyli, lecz ten nie przyjmował tego do wiadomości i dalej wrzeszczał na grupę wystraszonych nastolatków. Nie mogłem na to pozwolić, więc wstałem i oznajmiłem: To ja ich wezwałem. Mężczyzna od razu skierował całą swoją furię na mnie, jednak nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Dorastałem z ojcem, który miał problemy z agresją, więc nie była to dla mnie nowa sytuacja. Wiem jak wtedy postępować, to też niewzruszony powiedziałem mu, że jest idiotą. Skoro wykorzystał miejsce dla niepełnosprawnych do zaparkowania łodzi, pokazałem mu, gdzie przez niego musiałem zostawić swoje auto, które z lokalu było doskonale widoczne. Facet zaczął wyzywać mnie od najgorszych, więc jego trzech kumpli wstało i oznajmiło mu, że czas wyjść. Okazało się, że dostał aż pięć mandatów po 250 dolarów za każde miejsce. To był z pewnością jego najbardziej kosztowny obiad w życiu. Może następnym razem jego szare komórki przypomną mu, aby drugi raz nie popełnić takiej głupoty. Dzięki za interesujące popołudnie.